Święta wielkanocne to przede wszystkim czas spotkania z Bogiem. Z Bogiem, który oddaje życie za każdego z nas. Z Bogiem, który przychodzi do nas i leczy nas, uzdrawia. Ale też i z naszej strony powinno być właściwe odczytanie tych znaków czasu, które doświadczamy. Może czas na poważne spotkanie z Panem Bogiem. Może czas na pojednanie, na przebaczenie, na wyrównanie pagórków, które gdzieś narosły, czy wypełnienie dolin, które powstały w naszym życiu. Może są sytuacje, gdzie powinniśmy właśnie zadzwonić do brata, do siostry, do rodziny, z którą jesteśmy w stanie milczenia. Te znaki panującej epidemii to znaki też jakiegoś ostrzeżenia dla każdego z nas. Te święta wielkanocne jakże inne przeżyjmy przede wszystkim w jedności z Panem Bogiem. Życzę też, byśmy nie ulegli różnym nastrojom, bo na pewno wiele dni przebywania w domu może sprawić, że powoli będziemy zmęczeni swoją obecnością, będziemy zmęczeni tą sytuacją. Odważmy się klęknąć przed Bogiem. Odważmy się na wspólną modlitwę. Może w naszych domach już dawno nie mieliśmy sytuacji, gdzie klęczymy przed świętym obrazem, przed krzyżem, który mamy na ścianie. Niech ten czas będzie czasem naszego wielkiego spotkania z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szanowni mieszkańcy, zbliżają się święta Wielkiej Nocy. W tym roku specyficzne. Emocje, które towarzyszą tegorocznym przeżywaniu świąt Wielkiej Nocy, są zupełnie inne. Wiara, nadzieja, miłość, one dzisiaj przeplatają się z taką niemocą, która nas dopadła, dosięgnęła każdego z nas. Proste, zwykłe czynności, które wydawały się normalnymi i codziennymi, wydają się dzisiaj odległymi marzeniami. Ale wierzę, że razem będziemy silniejsi, że pomimo iż przez te święta chciałbym, abyśmy pozostali w domu, wrócimy wzmocnieni wiarą w narodzonego Chrystusa. Szanowni Państwo, niech te święta Wielkiej Nocy będą czasem spokoju dla nas wszystkich, ale też ukojenia rozkołatanych myśli i uspokojeniem naszych serc. Wierzę w to, że spotkamy się w lepszym czasie i wspólnie będziemy mogli jeszcze niejednokrotnie cieszyć się z najprostszych ludzkich gestów, z podania dłoni, uśmiechu czy przebywania w gwarnych miejscach w gminie Krosno-Odrzańskie. To wszystko przed nami. Spotkajmy się radośnie po świętach. Wszystkiego dobrego na ten czas. Drodzy mieszkańcy terenu powiatu krośnieńskiego, przed nami święta wielkanocne, ale święta inne niż te, które znamy. Święta, które często spędzimy z daleka od naszych bliskich czy od naszych rodzin. Życzę w imieniu samorządu powiatowego Wam wszystkim, nam wszystkim, żebyśmy przeżyli te święta w spokoju, żebyśmy potrafili wspierać się nawzajem gestem, dobrym słowom, żebyśmy potrafili również wspierać naszych sąsiadów, którzy często i wielokrotnie nie mają możliwości, żeby samemu sobie w jakiś sposób zaradzić. W imieniu samorządu powiatowego życzę Wam wszystkim wesołych, pogodnych, szczęśliwych świąt wielkanocnych. Życzę, żeby ten potworny czas, kiedy mamy do czynienia z tym wirusem, minął jak najszybciej i żebyśmy kolejne święta mogli już spędzić tak, jak spędzaliśmy je zawsze. W grodzie rodzinnym i w gronie przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
Szanowni Państwo, chciałbym za pośrednictwem naszej telewizji samorządowej przekazać Państwu serdeczne życzenia na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Wiemy, że jest to szczególny czas zarówno i ze względu na święta, ale również w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Nie pozwala to na tak bliskie spotkania, niemniej jednak dzisiejsze media i wszystko, co nas otacza dookoła, pozwalają na to, żeby być ze sobą chociażby za pośrednictwem różnych mediów blisko. Zatem życzę Państwu tej bliskości, abyście wykorzystali ten czas na odpoczynek. Tutaj również bardzo gorące życzenia w kierunku naszej służby zdrowia, która nad wymiar szczególnie w tym czasie jest zaangażowana w całą tą sytuację, w jakiej się znajdujemy. Także gorące życzenia Państwu od Rady Miejskiej przekazuję, życząc wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego dobrego na te święta.